Celestyna Grzebyta, witam Państwa bardzo serdecznie. Prognozę pogody niestety rozpoczynamy od ostrzeżenia dla kierowców. W wielu miejscach, zwłaszcza na wschodzie, a także na południu kraju, utrzymują się cały czas bardzo gęste mgły. Lokalnie widzialność ograniczona jest zaledwie do 100 metrów, a dodatkowo gdzieniegdzie jeszcze mgły osadzają szać, więc na drogach może być ślisko. Po ustąpieniu mgieł dzisiaj spodziewamy się nawet chwil z przejaśnieniami, ale tylko od północnego wschodu przez centrum po Opolszczyznę i Górny Śląsk. Natomiast nad resztą kraju będą dominowały chmury i pojawią się opady. Intensywne opady po południu śniegu na południowym wschodzie Polski. Dla Małopolski i dla Podkarpacia spodziewamy się, że przybędzie nawet 10 cm świeżego śniegu. W Bieszczadach spadnie dzisiaj 15 cm. Tutaj dla województwa podkarpackiego obowiązuje ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia właśnie przed intensywnymi opadami śniegu. Padać będzie też na północnym zachodzie i na zachodzie. Tu pojawią się opady śniegu, deszczu ze śniegiem, lokalnie też samego deszczu, przy czym tam na zachodzie zdecydowanie te opady słabsze. Na termometrach dziś od 2 stopni w regionach wschodnich do maksymalnie 4 w centrum, a także w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Ciśnienie dzisiaj nieznacznie się zmienia, wiatr wieje słabo. A jutro rano też lokalnie będą pojawiały się mgły, głównie na północnym wschodzie Polski, a w ciągu dnia zdecydowanie większe zachmurzenie w południowych i zachodnich regionach i tu opady śniegu, chociaż raczej słabe. Przejaśnienia z kolei będą pojawiały się na północnym wschodzie i miejscami też w centrum. Na termometrach już nieco niższe wartości, od minus 1 do co najwyżej 3 stopni w Łodzi, a także w Szczecinie. Ciśnienie trochę wzrośnie w południe w Warszawie na barometrach 1003 hektopaskale. W poniedziałek już na przeważającym obszarze będziemy mieć ujemną temperaturę, tylko miejscami na Pomorzu 0 stopni. Lokalnie będzie też pruszyć, więc za oknami zrobi się w wielu miejscach biało. Do zobaczenia.